A teraz, proszę państwa, o sporcie. Wielkie sukcesy polskich skoczków. Wielka gwiazda Roberta Lewandowskiego na futbolowym firmamencie. Takiej gwiazdy w sportach zimowych i w sportach futbolu jeszcze chyba nie mieliśmy. Andrzej Kalinowski, dyrektor Centralnego Ośrodku Sportu. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy ja dobrze rozumiem, że powodzenie Roberta Lewandowskiego, no, najlepszy piłkarz według wielu rankingów, najlepszy sportowiec w Polsce, przekłada się na wyobraźnię rodziców i tych młodych chłopców, którzy chcą zostać piłkarzami, biegają gdzieś po boiskach i widzą, że ta droga ze znicza Pruszków do pierwszoligowych, najlepszych klubów świata wcale nie musi być niemożliwa do przejścia. Zdecydowanie tak. No, pan Robert Lewandowski rozpoczynał karierę w Warszawie. To jest też klub w Warszawie i wszystkie dzieci, ja mam okazję bardzo często się z nimi spotykać, no, jest to dla nich osoba, wzór do naśladowania, gdzie można ciężką pracą osiągnąć jakże ogromny sukces, jakim jest, no, niewątpliwie pan Robert Lewandowski. Taką nową jakością jest to, że on sobie z tego zdaje sprawę, że jest wzorem dla tych najmłodszych i stara się żyć i zachowywać tak, by tym wzorem być. Nie słyszymy o żadnych skandalach, o żadnych jakimś wydawaniu pieniędzy, o żadnym jakimś nieodpowiednim życiu. To jest człowiek, który ciężko pracuje, jest człowiekiem rodzinnym, no i przynajmniej w sferze publicznej wszystkie te wartości, które chcielibyśmy widzieć w takim człowieku sukcesu, tutaj w przypadku Roberta Lewandowskiego są. Myślę, że tak. Ja oglądając galę ostatnią, zwróciłem uwagę szczególnie na to, jak pan Robert dziękował swoim rodzicom, którzy włożyli ogrom pracy w to, żeby to, taką osobą się stało, bo to jednak wzory od rodziców czerpane są podstawą do tego, żeby w przyszłości kierować się odpowiednimi zasadami, żeby wiedzieć, co należy robić. Myślę, że tutaj ta rodzina, ciepło rodzinne odegrało ogromną rolę w jakże ogromnym sukcesie pana Roberta. Oby dla wszystkich rodziców bylibyśmy, a pewnie dla wszystkich naszych rodziców też jesteśmy takimi Robertami Lewandowskimi, a nasi rodzice są rodzicami Roberta Lewandowskiego. To przy tej okazji podziękujmy wszyscy sobie wzajemnie za miłość i pracę włożoną w nasz rozwój. A teraz przejdźmy do tego, na ile ci młodzi chłopcy mogą trenować swój ulubiony sport w którym momencie dotrą do pana placówek, czyli Centralnego Ośrodka Sportu? Generalnie kształcimy młodzież już od najmłodszych lat. Przyjeżdżają do nas na pierwsze swoje obozy. Ja wielokrotnie rozmawiając z utalentowanymi zawodnikami, czy już o ugruntowanej pozycji sportowej, oni wszyscy wspominają to, że od najmłodszych lat przyjeżdżali do naszych ośrodków. Mogli korzystać z tej infrastruktury, która z roku na rok się rozrasta, jest coraz lepsza i tak naprawdę w żadnym wypadku już nie odbiega od infrastruktury, którą widzą na całym świecie. Centralny Ośrodek Sportu to jest coś dla szkolenia już mistrzowskiego na wyższym poziomie, czy też, tak jak pan powiedział, dla obozy sportowe również są możliwe dla takich początkujących sportowców? Oczywiście obozy sportowe dla początkujących sportowców jak najbardziej są realizowane u nas. Natomiast my jako Centralny Ośrodek Sportu jesteśmy skupieni na tym już stricto wyczynowym sporcie. Umożliwiamy sportowcom podnosić swoje kwalifikacje, żeby na arenie międzynarodowej osiągali jak największe i jak najlepsze rezultaty. Skupiamy się na takich sportach jak piłka nożna, ale lekka atletyka to też jest polska specjalność. Jak tą lekką atletykę można uprawiać właśnie w COS-ie? Takim sztandarowym ośrodkiem, w którym lekkoatleci bardzo często przebywają, jest to Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, który posiada pełną infrastrukturę do tego, żeby tą lekkoatletykę uprawiać. Myślę, że
Każdy ze sportowców, który reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, był w tym ośrodku i wie, jak dużo pracy wkładamy, żeby oni mogli spokojnie przygotowywać się do zawodów. Takim samym ośrodkiem jest Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem, w którym posiadamy hipoksję. Są to pokoje hotelowe i siłownia, która imituje przebywanie na dużo wyższych wysokościach niż jesteśmy w rzeczywistości. Poprawia kondycję. W tym roku podpisujemy umowy na kolejne trzy takie obiekty hipoksyjne w trzech naszych ośrodkach. One już w przyszłym roku będą dostępne dla sportowców, żeby jeszcze bardziej podnosili i swoje umiejętności. Mówiliśmy o futbolu i o tym, że jak rozumiem, sukcesy Roberta Lewandowskiego przyciągają nowe pokolenia do uprawiania tego sportu. A jak ze skoczkami? No bo zimą w tym roku nasi skoczkowie biją wszelkie możliwe rekordy. No w sobotę to było coś niesamowitego, bo Mistrzostwa Polski odbyły się po prostu na jednej skoczni. Czuliśmy się troszeczkę zazdrośni, bo te Mistrzostwa Polski z reguły odbywają się na naszych obiektach, bądź to na Wiśle Malince. Jest to skocznia, która rozpoczyna cały cykl zawodów Pucharu Świata na świecie. Jest to skocznia, która została wykonana. Tutaj na zdjęciach widzimy remont kompleksu średni Krokwi w Zakopanem. Po wykonaniu tego remontu myślę, że będziemy mieli największy i najlepszy kompleks dla skoczków w Europie, a może i na świecie. Wszyscy nasi skoczkowie bardzo cenią sobie pobyty u nas w naszych ośrodkach. Myślę, że oni się znają wiele lat, przebywają u nas, czują się u nas jak w domu, a sukcesy, które nasi skoczkowie osiągają, poniekąd możemy przypisać też temu, że stwarzamy im świetne warunki narciarskie do uprawiania tego sportu. Panie dyrektorze, to przyjrzyjmy się temu sportowi, bo to jest też fenomen w zasadzie jednego zawodnika, który odstawał od polskiej reprezentacji no kilka długości i nagle po 20 latach, no pamiętajmy, że te sukcesy Adama Małysza to naprawdę dawno temu były, mamy teraz całą grupę i dołączają kolejni młodzi, ambitni zawodnicy, więc udało się stworzyć bardzo silny polski sport, który jest również popularny wśród widzów, więc chyba idealne takie sprzężenie i biznesowe, i sportowe. Ja myślę, że tutaj sukces pana Adama Małysza na przełomie wieków jest niepodważalny i tutaj w żadnym wypadku nie można mu tego honoru zabrać. Ale myślę, że pan Adam też bardzo skromna osoba i taka dbająca o swój wizerunek, wiedząca, czego oczekuje od tego i myślę, że tutaj był takim pierwowzorem dla naszych obecnych mistrzów, bo nie mamy jednego mistrza, tylko już kilku i tutaj ma pan rację. Pan Adam był taką osobą, która w tej erze nowożytnej skoków zrobiła, nie można tego ocenić, jak ogromną rzecz zrobiła dla polskich skoków, w ogóle dla polskiego sportu zimowego i całego sportu w Polsce, bo to też jest osoba, która swoim postępowaniem pokazuje, że skromnością i ciężką pracą można osiągnąć ogromny sukces. I między innymi po to są te remonty skoczni, żeby ci nowi zawodnicy w następnych dziesięcioleciach, bo taką stocznię to się remontuje coraz na 15-20 lat, prawda, mogli gdzie ćwiczyć i mogli osiągać sukcesy. Dokładnie. No, jeżeli mówimy o pieniądzach, to remont tych średnich Krokwi, jakie potocznie nazywamy, to jest koszt w okolicach 50 milionów, żeby one tak wyglądały, jak na chwilę obecną wyglądają. W tym roku, w połowie roku będziemy je otwierali, na co serdecznie pana redaktora już zapraszam. Ale nie każe mi pan skakać. Nie, w żadnym wypadku.
osoby wchodzące tam na górę widzą, jaka to jest, jaką ogromną odwagą trzeba się charakteryzować, żeby oddać ten skok. To powiedzmy jeszcze w kilku zdaniach o Centralnym Ośrodku Sportu. Co to jest za instytucja? Ile osób przez to przechodzi co roku? Jakie są wreszcie efekty Państwa pracy, jeśli chodzi o medale, jeśli chodzi o wsparcie tych młodych ludzi w realizacji ich ambicji? Oczywiście. Centralny Ośrodek Sportu to tak naprawdę siedem ośrodków rozlokowanych w całej Polsce. Mówiąc od północy, mamy Centralny Ośrodek Sportu w Cepniewie, czyli Władysławowo, no, mekka bokserów. Wszyscy nasi medaliści olimpijscy przechodzą przez Cepniewo. Jest to historyczne miejsce. Mamy Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku. On jest na chwilę obecną najmniej popularny wśród sportowców, ale pracujemy nad tym. Rozpoczynamy budowę w tym roku hotelu, rozpoczęliśmy już budowę zataszanego boiska piłkarskiego pełnowymiarowego, żeby właśnie stworzyć warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu i rugby. Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu to historyczny ośrodek, w którym wszyscy nasi złoci, srebrni, brązowi medaliści olimpiady, mistrzostw świata w sportach wodnych zawsze tam trenują. Świetnie przygotowany ośrodek, budujemy tam wielodyscyplinarną halę. Na chwilę obecną Centralny Ośrodek Spała to historia sama w sobie. Tutaj nie trzeba chyba nikomu mówić, bo każdy z nas wie, co to jest, gdzie się znajduje i kto tam urzęduje. Tam urzędują przez większą część roku nasi mistrzowie świata w piłce siatkowej, siatkarze. To jest ich drugi dom, można powiedzieć. Centralny Ośrodek Sportu Warszawa to sporty związane z lodowiskiem. Mamy tutaj Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, który korzysta z naszych tafli i różnego rodzaju imprezy sportowe i rozrywkowe. Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku to tak naprawdę na chwilę obecną według wielu najlepszy ośrodek sportu, jeżeli chodzi o uprawianie dyscyplin tak zwanych alpejskich. Mamy wyciągi, które są jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych w Polsce. To również kompleks skoczni Skalite i skocznia Wisła Malinka, no i ośrodek na samym południu Polski, ośrodek sportu w Zakopanem, trasy biegowe pani Justyna Kowalczyk, która no nasza wielokrotna mistrzyni. Też przykład bardzo mądrego człowieka życiowo, więc dokładnie tak. Kolejny wzór do naśladowania, więc sport spełnia takie role, proszę Państwa. Buduje wzory do naśladowania dla młodych ludzi, pokazuje, że pracą, wysiłkiem, konsekwencją można dojść do największych życiowych sukcesów, a z drugiej strony my, widzowie, kibice, bardzo lubimy, jak z telewizorów i radia płynie polski hymn po zawodach, czego panu i sobie życzymy jak najczęściej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Andrzej Kalinowski, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu, był naszym gościem. Kłaniamy się. Dziękuję, panie Tyle na ten temat. A my za moment łączymy się z Marcinem Roszkowskim, prezesem Instytutu Jagiellońskiego. No i o gospodarce będziemy rozmawiać, bo się okazuje, że polski eksport rośnie.